Dobry wieczór, we wtorek 13 lutego Rafał Kulik zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Jest 3-miesięczny areszt dla 32-latka Sosnowca. Taką decyzję podjął sąd okręgowy w Sosnowcu. Mężczyzna jest podejrzewany o morderstwo swoich rodziców. Dziś rozpoczęła się także sekcja zwłok ofiar. Ich ciała znaleziono w jednym z domów w Sosnowcu w niedzielę. Jak już informowaliśmy, wczoraj 32-latek usłyszał zarzut podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem po tym, jak został zatrzymany w Warszawie jeszcze w niedzielę, kiedy miał planować ucieczkę z kraju. W poniedziałek do godzin popołudniowych trwało przesłuchanie, także eksperyment procesowy na miejscu zbrodni. Zabezpieczono tam nóż, prawdopodobnie narzędzie zbrodni. Teraz muszą zbadać go biegli. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Zdecydował się również na składanie wyjaśnień. Grozi mu nawet kara dożywocia. Zrobiło się cieplej. Mimo że to luty, wielu z nas chce jak najszybciej zapomnieć o zimie. Czemu sprzyja łagodna aura? Trudno jednak przejść obok, a w zasadzie przejechać obok tego, co zima po sobie zostawiła. Przekonują o tym mieszkańcy Częstochowy, którzy w nietypowy sposób postanowili to zaznaczyć na asfalcie. Co zauważył i teraz nam pokaże Łukasz Kądziołka. Dziura na dziurze. Tak po śnieżnym okresie, chociaż zima jeszcze się nie skończyła, wygląda wiele dróg. W Częstochowie ktoś wpadł na pomysł, jak zwrócić uwagę na ten problem. Po prostu wziął do ręki spray. Kierowcy na ulicy Olsztyńskiej przejeżdżają po napisie "Witajcie na naszych slumsach". Dziura na dziurze, dziurą dziurę pogania. I od jak dawna tak jest? Ło! To jest 11 lat. Tylko przyjadą... łopatą podrównają i... To zwykle główny zarzut pod adresem drogowców. Łatanie dziur nie załatwia sprawy. Te i tak prędzej czy później wyjdą, a po zimie dzieje się to w wielu miejscach. Jednak w takim okresie stosuje się tylko doraźne naprawy. Na zimno masa, czy z taczki, czy z worka, czy z czegokolwiek, dosyć tak prymitywnie ubijana, po to, żeby po prostu to było zabezpieczone. Takie naprawy nie wystarczają na długo i wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Jeśli jest to zrobione za wielomilionowe zadanie, czy w ramach wielomilionowego zadania, wówczas ten efekt jest trwały. A jeśli naprawiamy coś cząstkowo, no to po prostu robimy to do czasu, kiedy znowu ta naprawa będzie wymagana. Im więcej takich nieprzebudowanych dróg, tym więcej ubytków. Każda nawierzchnia ma swój okres przydatności. Tam, gdzie się przeterminuje, od razu widać efekty. W Bytomiu również szykuje się wielkie łatanie. Drogowcy przystępują do takiej trzeciej tury łatania tych takich najbardziej dotkliwych dla kierowców dziur na drogach krajowych, drogach wojewódzkich i głównych drogach gminnych. W tym tygodniu prace będą prowadzone m.in. na obwodnicy. Wydaje się, że punktowe naprawy są związane z oszczędnością, ale gminy wydają na nie niemałe kwoty. W przetargu na usuwanie ubytków drogowych Bytom przeznaczy na ten cel niebawem 2 miliony złotych. Rowerem z Tychów do Bierunia i odwrotnie. Co prawda jeszcze nie na start najbliższego sezonu, ale pewne perspektywy już są. Władze tych miast podpisały porozumienie, na mocy którego wkrótce ma zostać wybudowana droga rowerowa, łącząca obydwie miejscowości. To ma m.in. ułatwić ekologiczny i tani dojazd do pracy. Paweł Jędrusik. W ramach inwestycji miałby zostać wybudowany kilkukilometrowy odcinek drogi rowerowej od skrzyżowania ulic Oświęcimskiej i Serdecznej w Tychach do ulicy Homera w Bieruniu. Co istotne, pozwoliłby rowerzystom na bezpieczne pokonanie bardzo ruchliwej trasy. Do tej pory to połączenie z Bieruniem rowerowe prowadzone jest drogą, co nie jest bezpieczne, jak wiadomo. Zakładam, że teraz po wybudowaniu tej ścieżki rowerowej będzie to dodatkowa możliwość dla wszystkich, którzy pracują w strefie, na przykład w Fiacie, żeby po prostu do pracy jechać rowerem bezpiecznie. Droga rowerowa, którą Tychy i Bieruń planują wybudować, ma mieć 3,5 metra szerokości. Będzie też ciąg pieszy. Nie trudno się dziwić, że ta wiadomość cieszy zwłaszcza tych, którzy z rowerem nie rozstają się praktycznie przez cały rok. No jak najbardziej, bo ja na rowerze cały czas jeżdżę. Przyda się takie połączenie? Tak, no na pewno. No bardzo dobrze. Dlaczego? Bo jak ktoś jeździ rowerem, to wtedy sobie jedzie, nie przeszkadza w niczym i nie ma zagrożenia. Na tę inwestycję czekają władze Bierunia. Na razie jednak do budowy jeszcze daleka droga, bo w poniedziałek podpisano porozumienie w sprawie rozbudowy ulicy Oświęcimskiej, wzdłuż której droga rowerowa będzie biegła, ale porozumienie daje już pewne możliwości.
Po pierwsze, możemy złożyć wreszcie wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej Tychy w swoim zakresie, Bieruń w swoim zakresie i starać się o środki zewnętrzne dla rowerowych tras regionalnych. Władze Tychów i Bierunia szacują, że inwestycja będzie kosztowała około 35 milionów złotych, z czego Tychy zapłacą około 31 milionów, a Bieruń resztę. Jak polonez, to wiadomo, maturzyści. Im bliżej egzaminów, tym ten związek jest bardziej widoczny i zaobserwować można go nie tylko podczas studniówek, co dziś udowodnili maturzyści z Rudy Śląskiej, którzy odtańczyli poloneza na Rudzkim Rynku. Warto dodać, że to już ugruntowana doroczna tradycja, bo stało się to po raz ósmy. Fatima Orlińska. Ponad 300 tegorocznych maturzystów zaprezentowało efekty swoich wielotygodniowych przygotowań do studniówkowego poloneza. Część z nich swój bal maturalny ma już za sobą, niektórzy wciąż jeszcze przed. Wszyscy natomiast jednogłośnie przyznają, że ta tradycja to nie tylko sposób na integrację, ale i odskocznie od przedmaturalnego stresu. Pierwsze próby były trudne, jak zaczynaliśmy, ale to było już dawno. I te takie skrupulatne ćwiczenia, jakie odbywaliśmy blisko co tydzień z panią Zgodzaj, ucząca nas WF-u, pani, no to przygotowały nas bardzo i jest to miłe zrelaksowanie się wobec tej myśli matury. Myślę, że jest to taniec taki bardzo naturalny, dostojny. Jest to w końcu taniec narodowy, także myślę, że wszyscy będą mieć przyjemność. Rudzki polonez zapoczątkowany został z inicjatywy jednej z nauczycielek. Prowadząc próby z klasami maturalnymi, oglądałam w telewizji, w różnych miastach, na rynkach odbywały się takie tańce. Ja mówię, dlaczego my tego nie możemy zrobić u siebie? Więc wyszłam z tą inicjatywą, zgłosiłam się do Urzędu Miasta, czy jest coś takiego możliwego do zrobienia. Urząd Miasta mi pomógł, MOSiR również, więc już kolejny raz spotykamy się na rynku z wszystkimi maturzystami z naszego miasta. W pierwszej parze prowadzącej poloneza poszedł prezydent miasta Michał Pierończyk, który już dziś życzył maturzystom osiągnięcia najlepszych wyników. Przy tej okazji wspominał również swój bal maturalny. Pamiętam, myśmy ćwiczyli go w drugim LO w Rudzie Śląskiej Wirku, w Morcinku, który tu też dzisiaj jest i w ogóle pani Mariola jest jakby pomysłodawczynią, nauczycielka z tej szkoły. No i później matura była na hali, wtedy się w halach te matury, te studniówki odbywało na Halębie. Więc tam, gdzie dzisiaj blisko jest akwadrom, to ja tam wtedy bawiłem się na maturze z moją klasą z drugiego LO, więc była czwarta D wtedy. Także wszystkich serdecznie pozdrawiam. W Rudzie Śląskiej w tym roku do matury przystąpi ponad 600 osób. Miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, tak brzmią słowa jednej z popularniejszych piosenek ostatnich lat. Okazuje się jednak, że zarówno misie, jak i kwiaty to elementy, których podczas obchodów walentynek zabraknąć nie może. I w tym momencie uspokajamy wszystkich zapominalskich. Macie jeszcze czas, bo walentynki dopiero jutro. Przygotowania do tego dnia trwają jednak już od pewnego czasu. A o miłości i tym, co będzie się działo 14 lutego, opowie teraz Fatima Orlińska. Choć ci prawdziwie zakochani nie potrzebują specjalnego dnia, by okazywać sobie uczucia, to walentynkowy trend opanował świat na tyle, że trudno od niego uciec. Serca, małe i duże, misie, róże oraz balony widoczne są niemal na każdym kroku. U nas są to zdecydowanie balony z helem. Najczęściej są to klasyczne, czerwone, błyszczące serduszka, ale z roku na rok również mamy coraz większe zainteresowanie, jeśli chodzi o jadalne dekoracje, takie jak cukiereczki. Oprócz takich zamówień indywidualnych mamy również zamówienia od restauracji, od salonów kosmetycznych, od różnych miejsc, gdzie również się świętuje, mimo że to nie są takie, powiedzmy, osobiste wyznania miłości. Także tak, przed walentynkami również już u nas dużo się dzieje. Sporo będzie się działo również w środę 14 lutego. Na ulicę Katowic wyjedzie specjalnie przygotowany tramwaj, w którym będzie możliwość i niepowtarzalna okazja nie tylko złożyć życzenia, które zostaną wyemitowane w telewizji TVS, ale również zaśpiewać wspólnie ze specjalnymi gośćmi. Projekt, który realizujemy dla naszych widzów wspólnie z tramwajami śląskimi. Będzie to Zakochana Bana. Będzie tramwaj jeździł po Katowicach w godzinach popołudniowych. Tam będzie nasza artystka Kasia Lorenz i
Witek Geno będzie robił show. Myślę, że będzie bardzo romantycznie, że będzie bardzo wesoło. Będzie można składać życzenia, na przykład swojej połówce, która mieszka gdzieś tam w innym zakątku Polski. Zakochana Bana będzie kursowała w godzinach od 16 do 19, a w walentynkową trasę wyruszy z zajezdni Katowice-Zawodzie. Zakochanych pasażerów będzie woził historyczny wagon z 1957 roku. A że w święto miłości nikt nie powinien czuć się samotnie szukających towarzystwa i dobrej zabawy, zaprasza Społeczne Ministerstwo do Spraw Samotności, gdzie organizowane są codzienne aktywności z okazji Tygodnia Miłości w ramach Europejskiego Miasta Nauki. Mamy masę warsztatów, spotkań, aby nikt nie był sam, aby każdy czuł się też przytulony, zaopiekowany. Mamy cały tydzień miłości, którym jest mnóstwo spotkań, warsztatów, taki kół, ale co jest bardzo ciekawe, od tego tygodnia ruszamy też z fajfami w tygodniu. W środę, każda środa, już nie tylko sobota, ale środa będzie można przyjść i tutaj się potańczyć, rozerwać, poćwiczyć właśnie przy dobrej muzyce. Od godziny 17 do 20 zapraszamy na fajfy. A już dziś podczas jednego z takich spotkań rozmawiano o miłości nieco inaczej niż na co dzień, bo z perspektywy fizyka kwantowego. Naukowiec w swoim wykładzie podnosił, czy stan zakochania można językiem nauki ścisłej wytłumaczyć. Nie, po prostu nie. Istnieje cała grupa prób używania narzędzi nauk ścisłych do opisania tak magicznego zjawiska, jakim jest miłość, ale wielu zaryzykuje stwierdzenie, w zasadniczej większości przypadków jest to nadużycie. Dziś splątanie jest zjawiskiem fizycznym, którego istnieje bądź nieistnienie można sprawdzić w eksperymencie. Jeżeli wzięlibyśmy parę osób, które twierdzą, że są głęboko zakochane i taki eksperyment przeprowadzili w formie prostej gry, takiej gry Bela o nielokalność, moglibyśmy stwierdzić, czy one są faktycznie splątane, czy nie. Bo jeżeli nie ma eksperymentu, to nie ma o czym mówić. Warto jednak mieć na uwadze, że walentynki to doskonała okazja, by jednak mówić przynajmniej o tym, co czujemy. Nie ma chyba osoby, która może powiedzieć, że nigdy nie słuchała radia. Najczęściej towarzyszy nam w podróży, czasami utuli do snu, albo obudzi i sprawi, że dzień zaczyna się dużo lepiej. Dziś to ono ma swoje święto, a w zasadzie ludzie, którzy je tworzą. W Międzynarodowym Dniu Radia Paweł Jędrusik sprawdził, jak powstaje program Radia Silesia, to, czego możemy słuchać każdego dnia. Jak obchodzić Dzień Radia, to oczywiście najlepiej z radiem. Nam się udało nawet zobaczyć to, jak wygląda Radio Silesia z drugiej strony. Dziś również Światowy Dzień Radia. Drodzy słuchacze, pięknie dziękujemy, że jesteście z nami na co dzień i od święta, że towarzyszyć wam możemy w codziennych, czasami troskach, czasami radościach. No i mamy nadzieję, że również przynosimy trochę ulgi, no i uśmiechu na twarzy. Radio Silesia od samego początku istnienia swoją siedzibę ma w Zabrzu. Tak wygląda studio, z którego jego dziennikarze witają się codziennie z państwem. Stąd też płynie muzyka, którą słyszycie w swoich głośnikach. Centrum dowodzenia, ale też takie serducho Radia Silesia, czyli jesteśmy w studiu emisyjnym, gdzie na co dzień pracują prezenterzy, na każdej zmianie ktoś inny, czy to pojedynczo, czy dwójki, i stąd właśnie nadajemy codziennie program i muzykę dla naszych słuchaczy. Ale Radio Silesia, podobnie jak inne radia, to nie tylko to centrum dowodzenia, bo żeby mogło działać i miało tak wiernych słuchaczy, potrzeba trochę wysiłku i pracy. Niespełna 20 osób. Większości z nich nie słychać i nie widać. No nie widać w radiu, bo to taka natura radia, a nie słychać, bo nie wszyscy jesteśmy frontmenami. Kilka osób daje głos, a reszta tworzy radio, nie tylko program. A więc zbieramy informacje, to jeden dział, i prezentujemy je, albo po prostu zbieramy środki, żeby to radio mogło działać. I to jeszcze jak, a my przyłączamy się do życzeń. Grajcie jak najdłużej. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Spokojnej nocy, dobranoc.